wierzę tutaj w spełnienie marzeń i na pewno warto mieć marzenia i do nich dążyć za wszelką cenę. No bo marzenia się spełniają, tak na przykład było teraz w moim przypadku. Tutaj życie pisze różne scenariusze, także każdy dzień jest inny. Ja na przykład z dnia na dzień się dowiedziałem, że lecę do Floyda Mayweathera Juniora na sparingi, na obóz. No i to dla mnie była wielka tutaj niespodzianka i no byłem w szoku. Także pierwszy miesiąc pobytu tutaj to cały czas byłem w szoku. Każdy dzień był dla mnie ciekawy, dużo doświadczenia i tak dalej. W ogóle no, satysfakcja trenowania z żywą legendą, to jest wielkie tutaj wyróżnienie dla mnie. No i jakby nie było, zapisuję się w historii jako pierwszy Polak, który w ogóle miał do czynienia z Mayweatherem, bo jakby nie było, to na razie go oglądamy w telewizji i każdy by może chciał go dotknąć, a ja nawet mogę z nim sparować, także bardzo się cieszę i to jest dla mnie wielkie wyróżnienie, duże doświadczenie i pamiątka do końca życia. Jak wygląda twój dzień? Mój dzień, no rano mam taki trening, taki luźniejszy, dynamiczny, żeby się pobudzić, a później o 3 wyjeżdżamy do gymu i tak 3:20 już jestem Mayweather Boxing Club i no i tam gdzieś koło 16 to się zjawia i to w zależności jak jest sparing, no to mamy sparing i to tak w sumie się dowiaduje na chwilę przed sparingiem. To nie jest tak, że wiem 2-3 dni jutro sparujesz, czy tam za 2 dni sparujesz. To jest po prostu takie super, dzisiaj sparujesz i tak dalej. No, dla mnie to akurat sprawiało, byłem tak nastawiony psychicznie, że dla mnie to sprawiało wielką satysfakcję i radość, że mogę być z nim w ringu. I naprawdę bez żadnych jakichś, nie wiem, stresu i w ogóle wychodziłem, trenerzy mnie nastawiali fajnie i kazali mu dać dobrą robotę i nie oszczędzać i tak dalej. Także super praca. W ogóle no, innowacyjne treningi były takie i to pierwszy raz widziałem, że no, sparingi, jak już były sparingi, to runda, która normalnie, tradycyjnie trwa 3 minuty, to u Floyda trwa od 7, od 6 do 10 minut, a przerwa pomiędzy rundami była praktycznie no, łyk wody Floyda i za chwilę za plecami się pojawia I coming, i nie było odpoczynku. Także ciężka praca, praktycznie pół godziny średnio się spędzało w ringu z mistrzem. Także to było coś nowego i mogłem dużo podpatrzeć, jak on trenuje, jak bije na worku, jakie robi ćwiczenia po sparingu i tak dalej. Także coś sobie na pewno do swojego tutaj treningu dołożę i no, spędziłem tutaj 2,5 miesiąca. Jestem nadal i zadowoleni są z mojej pracy, bo początkowo nie wiedziałem, jak to będę, jak długo to będę. Chcieli najpierw mnie sprawdzić, czyli po 2 dniach już miałem sparing i wyszedł naprawdę dobrze, co nawet Floyd powiedział good work, dobra praca, Michael i tyle, nie? I także byli zadowoleni i już tak w sumie w pierwszym, w drugim sparingu już mi dali tak do zrozumienia, że zostaje tu do końca, także byłem szczęśliwy i no super sprawa naprawdę. No, to tego się nie da opisać, co tu się dzieje, tej atmosfery, to trzeba poczuć i zobaczyć, tego się nie da opisać. I wyszedłem, także fajne przeżycie i normalny chłopak, także on obrał po prostu taką metodę promocji, kontrowersyjne wypowiedzi, no nie wiem, może tym bogactwem, chwaleniem się tym bogactwem, to dlatego tych ludzi drażni, ale to jest jego, ten się nie zazdrości, po prostu jak ktoś, każdy zasłużył na to, na tyle, ile ma, na to, co ma, to zasłuży i tyle, no i ja z takiego założenia wychodzę i tak naprawdę, no, życie jest takie, że no szkoda i niestety, że no więcej ludzi na świecie jest złych niż dobrych. I to jest jego biznes. Większość ludzi, tych wydaje mi się hejterów, tych złych ludzi wykupuje to per-per-view, przychodzi na jego walkę po to, żeby zobaczyć, żeby w końcu ten Floyd przegrał. I to się nakręca ten biznes. I to co z tego, że źle mówią o nim i ten, jak mówią nawet źle, to znaczy, że on jest dobry, że coś się dzieje. Bo gorzej by było, jakby nie mówili. Także tak
jest nastawienie Floyda. I to, że teraz no, walczy z drugim świetnym pięściarzem, Manny Pacquiao, i to jest zupełnie odmiana Floyda. Tam jest skromny, święty chłopak i z biednej rodziny i tak dalej, co zaznawał wiele, wiele, wiele trudu i cierpień. No ale no co, takie życie, takie jest los, każdy ma inny i tak naprawdę okaże się jutro, co to będzie. Dla mnie no nie tyle, że tutaj będę komplementy słał Floydowi, ale dla mnie to jest wielki, wielki misz i bardzo mądry, inteligentnie boksujący pięściarz, co widziałem i na sparingach i tak dalej. On jest większym zawodnikiem, ciężko się z większym walczy i tak dalej. Naprawdę ma precyzyjną prawą rękę, co może zranić Pacquiao, jak on tak ferworze walki poleci na niego, bo nie będzie miał innego wyjścia, jak Floyd będzie uciekał. Ale też może obrać inną strategię, bo Floyd dużo na sparingach też razy próbował iść do przodu cały czas, wywierał on presję. Także zobaczymy może innego Floyda. Jutro się dowiemy. Nie ma co teraz mówić. Wygra lepszy. Niech wygra lepszy. No. Na jakie plany zostaje tutaj do 14 maja? Pierwsze w Las Vegas. Po walce jak opłoną emocje, wszystko ten to. No dalej już od poniedziałku trenuję tam o Mayweather Boxing Club tam w gymie. Później jakieś będę miał może rozmowy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Coś fajnego z tego wyjdzie, nie chcę nic zapeszać, nic mówić. Ja jestem konkretny faktem i jak coś wyjdzie, to powiem, nie chcę za dużo gadać.